Witamy Państwa w drugiej części dzisiejszego programu. Przegląd boiskowych wydarzeń w tej drugiej odsłonie. Zaczniemy od sparingu pomiędzy Orlą Wosnosz a Polonią Leszno. Polonia Leszno to czwarty zespół czwartej Ligi Wielkopolskiej. No i tutaj Orla potwierdza to, o czym mówiliśmy prawie przez całą pierwszą rundę. Zwycięstwo 2-1 z wyżej notowanym rywalem. Na pewno zwycięstwo z wyżej notowanym rywalem. Nie było to łatwe spotkanie, ale to już kolejny mecz w wykonaniu zespołu z Wososza, w którym pokazują się z bardzo dobrej strony zespołami grającymi w wyższej lidze. No, co prawda w końcówce dopiero udało się Orli wykorzystać jedną z kontr i wygrać na 2-1. No ale na pewno obok Stali Chocianów to jest jeden z głównych faworytów do awansu i pomiędzy tą dwójką powinno się rozstrzygnąć, kto wygra w ogóle tą klasę okręgową w naszym regionie. No tak, widzimy, że oba zespoły solidnie przygotowują się do drugiej rundy i nie myślą o tym, aby na pewno tą ligę zdominować i na końcu zająć, nie tylko awansować, ale na pewno zająć jej pierwsze miejsce, bo to chyba cel nadrzędny obu zespołów. No, wydaje się, że mimo wszystko cel nadrzędnym jest awans. No, to tam, także tam Spartak Rębocice dość mocno depcze po piętach i Prochowiczanka się wzmacnia. No na pewno awans jest priorytetem, no, a dodatkowym smaczkiem jest ta rywalizacja o pierwsze miejsce. Wydaje się, że w tych meczach sparingowych prawdziwym katem zespołów z okręgówki staje się Odra Ścinowa, która najpierw pokonała Konfeks Legnica 4-2, a później Kuźnia Jawor, również w takim samym stosunku 4-2. Może najpierw w pierwszej kolejności zajmijmy się tymi zespołami z okręgówki. No to są jednak porażki z drużyną A-klasową, fakt faktem, która aspiruje do awansu do tej okręgówki. No ale bądź co bądź, nie wygląda to dobrze. Widać, że ja osobiście mocno chwaliłem zespół Konfeksu. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, no trochę takie niepokojące na pewno wieści dla samego trenera Kisiela, no bo Rafał Lesiak trafił do KS-u Legnickie Pole, Krzysztof Kałużny wzmocnił Grom Gromadzeń, Wielowieś, Michał Leipelt przeszedł do Kaczawy Bieniowice, Marcin Jechalik zawiesił buty na kołku, Dominik Plebaniak przygotowuje się do rundy rewanżowej z Dębem Siedliska, a Dorian Wach z Wratislawią Wrocław. Jeżeli dodamy do tego dwie absencje spowodowane kontuzją, czyli Marek Trochanowski i Krystian Kowalczyk, to naprawdę może być ciężka runda dla podopiecznych trenera Andrzeja Kisiela. Na pewno może być to ciężka runda. No, jedynym pozytywnym aspektem w tym jest przyjście Pawła Czarneckiego z Istry Kochlice, który ma wzmocnić rywalizację w bramce, no ale biorąc pod uwagę aż takie osłabienia w poszczególnych formacjach, także tych ofensywnych, no na pewno będzie ciężko trenerowi Kisielowi o zrobienie jakiegoś bardzo dobrego wyniku. Choć biorąc pod uwagę tą, powiedzmy sobie, przysłowiową bandę świrów w Legnicy, no to na pewno stać ich na pokonywanie także wyżej notowanych rywali. No tak, porównałeś trenera Kisiela trochę do trenera Ojrzyńskiego, rozumiem, z banda świrów z Kielc. No tak, są tam jakieś na pewno takie symptomy, które mogą o tym świadczyć. Dodajmy, że no, wtedy to kończyło się dosyć dobrze dla Podbeskidzia, dla Korony, bo naprawdę byli silnym zespołem w pewnym momencie. No kto wie, wiemy, że trener Kisiel to człowiek z dużym entuzjazmem, z charyzmą. Ja myślę, że nawet mimo tych absencji wykrzesi z tych zawodników nie 100, a 120%. Na pewno. Wiemy, jak wygląda gra Konfeksu w poszczególnych meczach rundy jesiennej. Tam nigdy walki nie zabrakło i na pewno jestem pewny, że chłopacy nie odstawią nogi i będą walczyli w każdym meczu, niezależnie jakim składem wyjdą. Dobrze, przejdźmy do Kuźni, która również musiała uznać wyższość Odry Ścinowa. I tutaj również podobne problemy jak w Legnicy. Z zespołem nie trenują na razie bracia Borkowie. Wiemy też, którzy na razie przygotowują się za KS-em Strzegą. Wiemy również, że Fitas też nie trenuje, ponieważ wyjechał zarobkowo, w celach zarobkowych do zagranicy. No i tutaj też trener na pewno Moroch nie będzie miał łatwego orzechu do zgryzienia. Trener Moroch już nie miał tego orzechu do zgryzienia jesienią, gdy bardzo często 13-14 osób przyjeżdżą na mecze. Jeśli odejdą jeszcze bracia Borkowie, w tym kapitan zespołu Emil, no na pewno ten zespół może być w dużych tarapatach. No. I tak myślałem, że Kuźnia wzmocni się przed rundą wiosenną i powalczy o coś więcej niż środek tabeli, no to wygląda na to, że będzie musiała bronić się przed zespołami, które są za nimi w tabeli. No tak może być, ale może teraz zajmiemy się chwilę
tą Odrą ścinała. Na pewno ciekawie się tam zrobiło, jeżeli chodzi od strony organizacyjnej. Wiemy, że burmistrz Kosztyła to również wieloletni zawodnik. Na pewno wspiera klub w działaniach. Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, na pewno trener Wołoch, który przykłada się do swoich obowiązków, wiemy, bardzo, bardzo mocno. Co też na pewno powoduje, że i ci młodzi chłopcy tak świetnie wyglądali w pierwszej rundzie. No a tutaj ten okres przygotowawczy potwierdza tą siłę tej drużyny. Na pewno Odra Ścinawa to jest jeden z najlepiej zorganizowanych klubów w A-klasie. No. Pokazują tą siłę. Wrócił także Przemek Tarla, pokazuje, już zaczął strzelać te bramki, no, czego mogło brakować w niektórych meczach jesiennych. No i wydaje się, że ta Odra, mimo tego, że Mikołaj Ptak odszedł do Polkowic, no, to będzie wciąż tym głównym faworytem dla was. No tak, dodajmy, że Przemek Tadla wrócił w tych dwóch spotkaniach, w dwóch z trzech spotkań strzelił bodajże 4 bramki. Kruk błyszczy, bo chyba z 16 bramek, które zdobyła Odra w tych trzech sparingach, z tego co kojarzę, to 8 razy pokonywał bramkarzy rywali, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo to wszystko wygląda w Ścinawie i myślę, że kibice z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość, patrzeć na to, jak drużyna, myślę, że dopełni formalności i w kolejnych rozgrywkach już zamelduje się w okręgówce. No właśnie, ostatnio trochę mniej czasu na antenie poświęcaliśmy drużynom z A-klasy i z B-klasy. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Posłuchajmy może najpierw trenera drużyny Dragona Jaczów, jak wyglądają ich przygotowania do nadchodzącej rundy. No tutaj mógłbym zabrać dużo czasu, wiadomo, że tutaj są chłopcy, którzy i pracują na zmiany, i także z przygotowaniem jest ciężko, różnie się spotykamy w różnych ilościach, także ta hala to dla takich amatorskich zespołów jest dobrym przerywnikiem, a przygotowania mogłyby być lepsze i to nie ukrywam tego. Od najbliższego tygodnia zaczynamy na dużym boisku mecze kontrolne na sztucznej nawierzchni na Chrobrym i jak boisko, jak pozwoli nam pogoda, to na własnych murawach, także już od przyszłego tygodnia pierwszym meczem z Kwielicami zaczynamy, później mamy Radwanice, Orzeł Czera, także to już wszystko zamierza ku przygotowaniu końcowym do ligi. Wiemy, że w ciągu pierwszej rundy były jakieś problemy organizacyjne w Jaczowie. To może też spowodowało to, że zespół dopiero na 8 pozycji w ligowej tabeli. A myślisz, że stać ich na to, żeby zameldować się na przykład w pierwszej piątce? Myślę, że stać ten zespół, żeby zameldować się w czołówce tej tabeli. No, tak jak mówiłeś, po tych problemach organizacyjnych, które były w trakcie sezonu, no, ten zespół się w końcu podniósł. No, pokazał to także w tym turnieju organizowanym w Grębocicach, gdzie pokonał wszystkich rywali. Fakt, to jest piłka halowa, ale jak pokazały poprzednie turnieje, no, te najmocniejsze zespoły mimo wszystko radziły sobie także tutaj. Sąsiadem z ligowej tabeli jest zespół Zawiszy Serby. Posłuchajmy, co do powiedzenia miał Marcin Nowak, przedstawiciel zespołu 10 zespołu Legnickiej A-klasy. U nas w Serbach jest tak, że zaczęliśmy przygotowania już około miesiąc temu. Trenujemy na Orliku, mamy dobre przygotowania, nowy trener, nowe wyzwania. Na tą rundę mamy cel taki, żeby wygrać po prostu wszystkie spotkania, jakie są do rozegrania. Przyszło paru nowych chłopaków, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Z zeszłym trenerem mieliśmy naprawdę dobry kontakt, było bardzo fajnie, jednak teraz zmienił się trener. Jest młody, może jeszcze nie tak doświadczony jak poprzedni, ale treningi wychodzą na plus, chłopaki są zadowoleni. Frekwencja na treningach dopisuje, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Sparingi mamy zaplanowane na przyszły tydzień. Mamy w sobotę bodajże sparing z amatorem Wierzchowice. A tak poza tym to mamy do rozegrania chyba 5 sparingów. Wszystkie gramy na sztucznej płycie na boiskach Chrobrego, więc myślę, że do rundy będziemy odpowiednio przygotowani. Do Zawisza Serby praktycznie nie grozi im spadek, nie grozi im awans. Grają dla siebie tą drugą rundę. Na pewno takiego komfortu psychicznego nie ma inny przedstawiciel tej pierwszej grupy Legnickiej A-klasy, czyli RZS Komorniki. Zobaczmy, co do powiedzenia miał Dawid Kowal. Przed turniejem mieliśmy 2 jednostki treningowe. Zagraliśmy sobie na małym boisku po to, żeby poczuć grę na hali, grę piłką przede wszystkim.
No a oczywiście później przed sezonem mamy już ustawione 3 sparingi z zespołami A-klasowymi. Mam jeszcze jeden wolny termin, 21 lutego, także zapraszamy. Jak na razie ma zamiar nas zwrócić zawodnik, który poszedł grać do TPH do Polkowic, Mateusz Tasarz, i poszukuję bramkarza. Jak większość zespołów poszukuję bramkarza, także jeżeli ktoś jest chętny, niech się zgłosi. Widać taki apel dosyć mocny, drużyna na 14 miejscu. Powiem szczerze, tam trochę kotłowaniny na dole. Wszystko może się ważyć do ostatniej kolejki. Na pewno może się wszystko ważyć do ostatniej kolejki, tym bardziej, że dziwna sytuacja w tych Komornikach. No, gmina podpisuje umowę i do oddania boiska z dniem końcem maja, zamiast zrobić to z końcem lutego albo końcem marca. No, będzie brakować tego grania przede wszystkim u siebie. No, do tej pory zespół z Komornik musi grać na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach i na pewno to też działa na te mecze domowe, że ciężko się dziubać te punkty. Tak, jeżeli chodzi o drugą grupę legnickiej klasy, tutaj rozmawialiśmy z Grzegorzem Legierskim, przedstawicielem Relaksu Szklary Dolne. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia. Zaczynamy od hali na początku, pogoda się robi, będzie można wyjść na boisko. Zaczynamy teraz sparingi od przyszłego tygodnia, treningi na dworze. No, trzeba będzie troszeczkę pobiegać, żeby w nogach zostało. No i zobaczymy, no, mamy nadzieję, że dobrze wejdziemy w to rozpoczęcie sezonu. Mamy przewidziane 4 mecze kontrolne. Pierwszy gramy za tydzień z Fortuną Obora. Dalej, no nie pamiętam jak to tam w harmonogramie jest, ale co tydzień gramy mecz sparingowy. No może jeszcze uda się kogoś tam zaklepać, żeby jeszcze z nim zagrać. Na daną chwilę 4 mecze mamy zatwierdzone. Jeżeli chodzi o tą drugą grupę legnickiej klasy, dodajmy tylko, że wracając na chwilę do Odry Ścinawa, że zespół ten zasilił jeszcze Dawid Trawka, zawodnik, który do tej pory występował w Sparcie Parszowice. No, Sparta na pewno troszeczkę osłabiła się przez tą roszadę kadrową. Jeśli chodzi o inne nowinki, trenerem Górnika Lubin nie jest już Arkadiusz Żarczyński. Będzie on bronił barw Górnika jako zawodnik, a trenerem zostanie pan Józef Ligus, dobrze znany tutaj w okręgu. Na tym kończymy dzisiejszy program. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.